Szczęść Boże, Szanowni Państwo, drogie siostry, wielebni księża. Chciałem w imieniu księgarni Arka, która rozprowadza podręczniki, a także wydawnictwa katechetycznego, przypomnieć, że wszystkie podręczniki, które Państwo używają na lekcjach religii, zarówno dla dzieci, jak i metodyczne, są do nabycia w naszej księgarni Arka. Na ostatniej stronie informatora Państwo mają wszystkie dane teleadresowe. Można zamawiać zarówno metodyczne, jak i podręczniki dla dzieci i młodzieży. Są zniżki, jeżeli Państwo zobaczą formularz zgłoszeniowy, które pozwalają, jeśli ktoś więcej kupuje, abyśmy udzielili rabatu na zakupione przez Państwa podręczniki. Bardzo serdecznie do tego zachęcam. Można nabyć u nas w księgarni osobiście, można zamówić przez internet. Wierzymy.pl to jest nasza strona internetowa. Kurier dowiezie te podręczniki, a zatem jest pełna jakby otwartość. Można płacić gotówką, można płacić przelewem. Wszystkie formy są tutaj dozwolone. Bardzo serdecznie Państwa do tego zachęcam. No i drodzy Państwo, chciałbym pokazać, bo to jest naprawdę, w tamtym roku to był pilotaż, w tym roku to jest już bardzo fajny, poważny podręcznik dla 5- i 6-latków, czyli dla tych osób, które uczą w przedszkolach. Interaktywny, są wyklejanki, są wycinanki, fajnie zrobiony. W jednym podręczniku właśnie wszystkie rzeczy są. Można z dziećmi przeprowadzać lekcje. Fajna szata graficzna. Mogą Państwo zobaczyć na z tyłu kościoła, jak to wygląda, a w sali kurialnej już też można zobaczyć albo nawet nabyć, albo właśnie przez stronę internetową. To są najnowsze nasze podręczniki do przedszkola 5 i 6 lat. Zachęcam. Oczywiście są także podręczniki metodyczne. Przypominam to, co mówił ksiądz Piotr. Drodzy Państwo, cały czas obowiązuje podręcznik obecnie klasy 8 do religii. To jest dawna gimnazjum, druga, także to jest jakby ta sama treść. Natomiast chodzi o to, że rodzice pytają. Są już oczywiście tutaj te podręczniki z nazwą klasa 8 i z numerem 8, żeby nie było wątpliwości, żeby ktoś nie mówił, że ma jakiś zły czy niewłaściwy podręcznik. Jeżeli mają uczniowie podręcznik tak zwany G2, to jest to samo. Natomiast no, można nabyć też podręcznik dla klasy 8. Drodzy Państwo, zachęcam jeszcze, bo w naszej księgarni mogą Państwo nabyć różnego rodzaju materiały pomocne dla Państwa pracy. Zwracam uwagę Państwa na książkę Stefek, jest także książka Karolek. To są dwie książki dla dzieci o młodości kardynała Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II. Nawet na prezent można komuś zaproponować, czy zobaczyć, czy dziecku na prezent właśnie, czy jakąś nagrodę. Bardzo przystępnie z rysunkami, z ilustracjami zrobione książki dla młodych ludzi o młodości Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły. Wszystkie historie, które są tu opisane, są autentyczne. Nie jest to jakaś science fiction, ani fikcja literacka. To są wszystko rzeczywiste, autentyczne historie, oczywiście opisane takim językiem przystępnym dla dzieci. Bardzo serdecznie do tego zachęcam. Drodzy Państwo, polecam Państwu książkę wydaną w grudniu tamtego roku Wobec in vitro. Jest to podręcznik bioetyczny wydany pod patronatem arcybiskupa Henryka Hozera. Między innymi ja jestem redaktorem tego podręcznika. Drodzy Państwo, dla tych, którzy uczą w starszych klasach, zmagają się czasem z bardzo trudnymi pytaniami bioetycznymi, jest to w języku polskim jedyne opracowanie całościowe bardzo trudnego bioetycznego problemu, jakim jest problem in vitro. Dlaczego in vitro jest niegodziwe, dlaczego ta procedura jest niemoralna we wszystkich etapach jej przeprowadzania, na czym polega problem niepłodności, który jest problemem cywilizacyjnym. Jest to podręcznik pomocniczy dla katechetów uczących właśnie w szkołach średnich. Bardzo serdecznie do tego zachęcam. Ktoś, kto się z tym zmaga, tu są 11 tekstów, między innymi ojca Jacka Salija. Świetny tekst o tym, dlaczego Kościół jest przeciwny zarówno aborcji, jak i antykoncepcji, ale jednocześnie właśnie wspomaganemu rozrodowi, czyli procedurze in vitro. Ciekawa szata graficzna, wiele jest przypisów, odniesień. Zachęcam każdego, kto jakoś no, w katechezie, ale także na konferencjach i pytaniach młodzieży musi się zmierzyć właśnie z tym, dlaczego Kościół zabrania, jest przeciwny in vitro. To jest podręcznik, który odpowiada na te pytania. Zachęcam.
I ostatnia książka, sam jestem pod jej wielkim wrażeniem. Drodzy Państwo, każdego z Państwa zachęcam. Książka amerykańskiego autora Roda Deera, Opcja Benedykta, jak przetrwać czas neopogaństwa. Jest to książka, która wydana jest kilka miesięcy temu w Stanach Zjednoczonych, natomiast no, autor genialnie zdiagnozował sytuację, którą teraz mamy w Kościele. I trochę próbuje pomóc każdemu z nas odpowiedzieć na pytanie, jak w bardzo trudnych czasach kryzysu wiary, kryzysu Kościoła katolickiego odnaleźć się w naszych działaniach, no nie tylko duszpasterskich, ale w ogóle religijnych. Jest to świetna książka, Opcja Benedykta. Bardzo serdecznie zachęcam do pogłębienia wiedzy na temat no, dzisiejszych współczesnych wyzwań. Książki, które Państwu pokazałem, można dzisiaj nabyć w sali kurialnej w stoisku naszej księgarni Arka, ale oczywiście są dostępne i w samej księgarni na ulicy Grochowskiej i na stronie internetowej wierzymy.pl. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.